Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Jeden z obcokrajowców powiedział, że zadziwia go w Polsce ilość stojących przy drodze krzyży, figur, kapliczek, czy też liczba kościołów, których jest bardzo wiele. Podobno na Małej Malcie, na obydwu wyspach, na Gozo i na Malcie jest aż 365 kościołów, jeden na każdy dzień roku. Może przeżywając wakacje, przechodzicie obok kościołów, kaplic, krzyży, warto na nie zwrócić uwagę. Mogą nam posłużyć jako wezwanie do modlitwy. Kiedy przejeżdżam obok figury Matki Bożej, mogę zawołać: Matko Najświętsza, módl się za mną. Kiedy przechodzę obok kapliczki, mogę pochwalić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wszystko nam mówi o Bogu. To są miejsca, które zbudowali ludzie, często ofiarując swoje niemałe fundusze, ofiarowali z miłości, bo chcieli jakoś się odwdzięczyć albo umieścić coś, co by przypominało im o kochającym Stwórcy i Matce Bożej. Dlatego warto patrzeć na te święte wizerunki, porównać, zadziwić się, zatrzymać, sfotografować, a może nawet przysłać do naszej redakcji. Bardzo potrzebujemy dobrych zdjęć. Mogą one komuś innemu pomóc odkryć, że jest coś takiego jak świętość, a dom Boży to najważniejsze miejsce na naszej planecie. Na wasze spotkania z Panem Bogiem i ze świętymi, którzy stoją w przydrożnych kapliczkach, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.